Ponad 70% pracowników tej firmy to osoby niepełnosprawne, a mimo to, a może dzięki temu, obronną ręką idą przez kryzys. Pralnia prowadzona przez Zakład Aktywności Zawodowej działa na wodzisławskim rynku od 2008 roku i udało jej się już zdobyć zaufanie klientów. My musimy pozyskiwać klientów tak samo jak każda inna firma. Musimy dbać o tych klientów tak samo jak każda inna firma. Starać się wykonywać te usługi jak najlepiej potrafimy. Więc nie spostrzegałbym inaczej ZAZ-u niż firmy. To, że mamy, że tak powiem, dotację, która jest przyznawana na przykład z PFRON-u dla osób niepełnosprawnych, to jest tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ ponad 70%, akurat u nas ponad 70% osób zatrudnionych w ZAZ-ie to są osoby niepełnosprawne, osoby z najcięższą niepełnosprawnością, ponieważ my zatrudniamy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 6 osób mamy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. I tak naprawdę wiadomo, że te osoby pracują wolniej, one muszą się nauczyć pracy, więc to jest to, co można powiedzieć, że kompensuje nam ta dotacja. Zakład nie tylko daje osobom niepełnosprawnym szansę na zatrudnienie, ale też stanowi miejsce ich rehabilitacji. Ta rehabilitacja jest poprzez pracę, bo jak inaczej możemy ich nauczyć pracy, punktualności, systematyczności, staranności, po to, żebyśmy mogli im kiedyś znaleźć pracę na otwartym rynku u innego pracodawcy. No, muszą się nauczyć tych czynności. Ale tak naprawdę nam zależy, żeby właśnie zrehabilitować osoby niepełnosprawne. Powiem tak, w momencie, gdy osoba kończy szkołę, jeżeli jeszcze na przykład idzie na warsztaty terapii zajęciowej albo gdzieś należy do jakiegoś stowarzyszenia, są jakieś zajęcia, no to ma jakieś swoje zainteresowania, ale często to bywa niestety tak, że po zakończeniu szkoły, edukacji, no idzie, wraca do domu, w tym domu potem przebywa, no ze znajomymi różnie to wygląda. Więc większość czasu spędza w swoim pokoju, przy telewizorze, przy komputerze. U nas w momencie, gdy ta osoba do nas trafia, my dajemy im możliwość tego, że ta osoba pracuje, codziennie wychodzi z domu. Zabieramy na różnego rodzaju szkolenia, wyjazdy, basen, do kina, do teatru. Sami organizujemy różnego rodzaju imprezy zakładowe. Jak przyznaje dyrektor wodzisławskiego ZAZ-u, pracodawcy ciągle mają jeszcze obawy przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, chociaż to wyjątkowi pracownicy. Zresztą w ogóle ta praca jest dla nich tak naprawdę czymś wyjątkowym, ponieważ no, mamy takie sytuacje, że jak każdy pracodawca musimy im dać urlop. Te urlopy im przysługują, my ich na te urlopy wysyłamy, a zdarzają się takie sytuacje, że ktoś dostaje urlop i za 2 dni już dzwoni, czy on jednak pomimo tego, że ma urlop, czy on może przyjść do pracy, bo w domu nie ma co robić, tak? Stasiu, uważaj, bo to jest nie bardzo. No, ja tu pracuję 4 lata. Teraz właściwie to 5 rok idzie. I dobrze mi się pracuje, fajnie. Zakład jest tak przyjazny jak rodzina, lepiej nawet. Pracę zaczynam o godzinie 7. I pierwszą czynnością jest przebranie się w strój roboczy, potem podpisanie się na liście. Później jest sprzątanie, przygotowanie stanowiska pracy. No później praca polega na przykład na poprawianiu prania, które na przykład niezbyt dobrze wyszło z magla. Oraz też na przykład na prasowaniu u klientów indywidualnych. Na dyskotece różne piosenki leciały, na przykład Lady Gaga, Edyta Bartosiewicz, Edyta Górniak, różne piosenki dyskotkowe, które my znamy bardzo długo, na przykład Daj Dyn Noc. 30 maja, 8 miesiąc, no jest fajnie, fajna praca, fajnie się podoba. Mamy bardzo fajny zespół, bardzo duży, Damian, Marek, Gienek, Monika, Bogdan, Beata, pani Ewelina, pani Ola, pani Aldona, pan dyrektor, pani Iwona, Łukasz Pływak, siostra Beata, siostra pielęgniarka Ewa, siostra Celina i pani Edyta, ta taka blondynka, krótkowłosy ścięte. Też ona dojeżdża autem z Rybnika. No i jeszcze jest też, jak się tepe nazywa ta druga? Edyta. Edyta, no, o właśnie, też ona jest fajna.